przedstawienie, Szanowni Państwo. Tutaj chciałam przedstawić porównanie, czy chciałam poinformować Państwa, że trwa inwentaryzacja związana z pojemnikami znajdującymi się nie tylko na stanie magazynowym, również w zabudowie, jak również na terenie spółki, gdzie część pojemników po prostu wymaga likwidacji. To jest temat bardzo ważny, ponieważ Państwo wiecie o tym, że na terenie cmentarza Leśnica, gdzie Wybuch jest administratorem, zalegają śmieci. Działamy bardzo intensywnie, oczywiście nie przy takiej pogodzie. Nie wiemy, czy uda nam się temat doprowadzić do końca przed nastaniem zimy, ale działamy bardzo intensywnie, żeby ten teren uporządkować. Też chciałam powiedzieć, że w dniu jutrzejszym jest umówiona na spotkanie z szefem jednostki, która też dowoziła gałęzie na teren Leśnicy. Także pozwolą Państwo, że to tyle tylko dzisiaj informacyjnie o zakończonym procesie. Oczywiście Państwa poinformuję. Też tylko taka krótka informacja, że w spółce przeprowadziliśmy, sprawdziliśmy tak naprawdę zagrożenia przeciwpożarowe i zostały wyeliminowane, także temat został zamknięty. Chciałam też pokazać, jak wygląda w tej chwili stan sanitariatów. W spółce jest zatrudnionych na ten moment 27 osób na stanowiskach robotniczych, które wykonują bardzo ciężką pracę, ale dzięki zmianom, które zostały poczynione, mają możliwość w czasie odpoczynku, czy mają możliwość zjeść posiłek w czystym, odświeżonym pomieszczeniu. No i cóż, tutaj jest wizualizacja. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Tyle z mojej strony, Szanowni Państwo. Jestem do dyspozycji. Dziękujemy Pani Prezes. Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma sprawy? Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Ewa Lecińska. Pan Prezes. Ja odniosę się do ostatniego punktu, jakim jest PSOK. Ponieważ mamy taką wiedzę, mamy stosowny dokument, który przedłożył Pan Naczelnik Siwiński, Wydział Rozwoju, że wpłynęła 25 września, wpłynęła informacja, która zawiera niepełność dokumentów przedłożonych przez Urząd Miejski w Kole celem pozyskania środków z funduszu na budowę PSOK-u. I termin wykonano uzupełnienia, aby doszło do przyjęcia tej pełnej oferty, był terminem piątkowym przyszłym, czyli 27 września. Mam zapytanie też do Pani Prezes w związku z tym, czy uczestniczyła Pani w uzupełnianiu tej dokumentacji, czy podała Pani PSOK, podała Pani jako wizualizację tego przyszłego miejsca, a również zna Pani również sytuację usytuowania tego PSOK-u, czy całego PSOK-u, który jest na ulicy Dolskiej i konieczność przeniesienia go w inne miejsce, ponieważ no, mimo staranności ze strony Pani Prezes w tej chwili jako, można powiedzieć, kobiecej ręki, która doprowadziła do stanu zarówno technicznego i sanitarnego i usunęła wszystkie nieprawidłowości. Chyba, że mamy to porównanie, liczyliśmy na wszyscy właścicieli na komisji, która była zorganizowana. Poprzedni prezes nas zaprosił, zresztą to była inicjatywa tego pana Mariusza Równego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. Ale to pytanie brzmi, czy pani uczestniczyła, czy pani wie, że jest zamknięty już temat przygotowania pełnej dokumentacji i przesłania do funduszu celem pozyskania stosownych środków? No notabene radni zagłosowali za uzupełnieniem środków i byli jednogłośni, jeżeli chodzi o inwestycje PSOK na ulicy Terenowej, gdzie będzie ta budowa na ulicy Dolskiej. Dziękuję bardzo. Nie chciałem przerywać, ale chcę to zasygnalizować, że rozmawiamy o
wynikach ekonomiczno-finansowych i działalności spółki za 2016 rok. Temat jak najbardziej zasadny, ale zostawmy go do punktu wolne głosy i wnioski. Skupmy się teraz na roku 2016. Tak, czy pani, ja wiem, że to dotyczy do innego działu, ale czy pani na czymś uczestniczyła, bo no, przepraszam, pani prezes, przepraszam za zwrot, który zastosowałam. Pani prezes, czy pani uczestniczyła w tym przygotowaniu dokumentacji i czy pani zapoznała się, jak będzie wyglądał ten przyszły przód? Może tyle. Szanowni Państwo, zapoznałam się z wnioskiem złożonym przez miasto. Jeśli chodzi o ostatnie uzupełnienia, to pilotował ten temat naczelnik Siwiński. Na ten moment nie znam innych informacji, szczegółów. To znaczy na dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, że proszę Państwa, kiedy jest wola, przejdziemy do tematu, bo się wolno głosy wnioski. Bardzo proszę Pana Radny Janczyk. Panie Przewodniczący, Pani Prezes, rozumiem, że pewne rzeczy wymagają milczenia, ale chciałem dopytać, sprawa tych śmieci nieszczęsnych. Rozmawiała Pani z jakimś innym podmiotem. Czy mamy mieć nadzieję, że część tych środków odzyskamy dzięki temu, że Pani rozmowy prowadzi z innym podmiotem, który tam podwozi śmieci? Ja oczywiście mam taką nadzieję, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale rozmowy. Ja próbowałam spotkać się wcześniej, ale jestem do tej myśli i mam nadzieję, że nie tylko te koszty będą leżały po stronie ZUP, także dziękuję. Ja mam tylko pytanie w związku z tym, bo jak wiemy na komisji odpady te pojawiły się tam w roku ubiegłym, tak? 2016. W związku z tym no, pani wówczas nie była prezesem. Panie Burmistrz, czy macie tą wiedzę w Urzędzie Miasta, kto zadecydował, żeby te odpady wywozić do miejsca nieprzeznaczenia? Nie jest to miejsce przeznaczone do składowania odpadów. Czy to były gałęzie, czy inne rzeczy? No to już trudno powiedzieć. Natomiast nie jest to miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów, czy też innych rzeczy. Pomyślałem, bo też nasuwa się pytanie, no kto jest za to jest odpowiedzialny, tak? W związku z tym teraz wszystko spada na spółkę. No i wszystko zmierza w kierunku jednym, czyli poniesienia kosztów utylizacji tego i zagospodarowania uprzątnięcia terenu. Więc no, myślę, że urząd coś w tym kierunku też robi. Rząd zgody się wydaje, ale jako miasto koło, jako gmina miejska powinniście wydać decyzję administracyjną na natychmiastowe uprzątnięcie tego terenu. Czy taka decyzja została wydana? Nie sądzę. Szanowni Państwo, ja tylko postawiłem, że sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów i liczymy też na to, że organy wezmą stosowne wnioski, czy sprawca tego zamierzenia do usunięcia. Dlatego, Szanowni Państwo, pozwolicie, że to na ten moment tyle z mojej strony. Będę mogła powiedzieć więcej po rozmowach o oczywiście Państwa. Dziękuję bardzo, proszę Pani Radna. Pani Radna Alicja Wapińska, tak? Przepraszam. Pani prezes, ja mam takie pytanie. Pani wcześniej nam mówiła o Pani Księgowej na komisji, że jej nie ma. Więc nie wiem, czy ja źle zrozumiałam. Pani księgowa to co, poszła na urlop, czy już nie wraca do pracy? Bo pani mówi, że pani ma obsługę. Trzy osoby zgłosiły się na obsługę księgową prawną, więc ja chciałam się spytać, czy po prostu to będzie taka obsługa jak firma prawna, czy po prostu ta pani już nie wraca i pani przyjmuje do tego księgowego? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tylko to powiem, że trwają pewne ustalenia, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne. Pani Główna Księgowa została zobowiązana do wykorzystania zaległego urlopu za 3 lata, 2014-2016 i tak jak powiedziałam, do 23 stycznia przebywa na tym urlopie zaległym. Spółka nie może być sparaliżowana w związku z tym, że pracownik został zobowiązany do wykorzystania urlopu. Stąd moja decyzja
zapytaniu okresowym do zorganizowania obsługi finansowo-księgowej w trybie PIN na czas nieobecności pani głównej księgowej. Dziękuję bardzo. Proszę pani przewodnicząca Przewodnicząca. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie radni, pani burmistrz, szanowni państwo. Ja chciałam powiedzieć też trochę z pozycji kobiety, ale nie tylko, bo gościła pani naszej komisji gospodarki komunalnej i to, co pani pokazała, jest rzeczywiście obrazem porządku, dobrej organizacji pracy, ale też i pani myśli, bo myślę, że idzie to według jakichś schematów. Praca, którą wykonują pani pracownicy, którą pani też doceniła na komisji, nie jest pracą łatwą. My wiemy, że jest to praca, która nie pachnie i tak jak niezależna tylko od pogody, ale w każda ta wypadku sferze są trudne, ja to doskonale wiemy. Udało się to pani zwiększyć i zagospodarować dłużej. I na koniec chciałam powiedzieć, że dziękuję za to, bo na zaproszenie pana przewodniczącego Górnego też zwiedzałam zakład, widziałam i no, był chaos, było jednak inaczej. Także teraz widać ten porządek i tą taką pozytywną energię, oby to szło w tym kierunku. Myślę, że te pierwsze kroki są bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radny Kowalski. Panie przewodniczący, panie burmistrz, szanowni państwo. Wiem, że pani prezes na komisji mówiła, że nie chce rozmawiać na temat poprzedniego zarządzania spółką. Ale tak, żebyście państwo wiedzieli, mi cały czas chodzi o ten zbiornik. To kuriozalna sprawa. Wpuścić w garaż, wprowadzić w garaż 50-tysięczną bańkę z olejem napędowym, łamiąc wszelakie przepisy przeciwpożarowe, i pozwalać na to, żeby tankować samochody pracowników. Taką niespodziankę pani prezes otrzymała od poprzedniego zarządzającego spółką. Tak? Nie wiem, kto wyraził na to zgodę, to w ogóle jest. Druga sprawa z tymi śmieciami, proszę państwa. No miasto nie wiedziało, że tam są wysypywane odpady, że to jest działka miejska. Nikt nie wiedział. To musiało być jakieś przyzwolenie nieoficjalne, tym bardziej, że ja akurat mam taką wiedzę, kto tam jeszcze dowoził oprócz MZUP-u. No ale nie będę się z tą wiedzą dzielił, niech się zajmą, tak jak pani powiedziała, organy do tego powołane. I nie wyobrażam sobie, żeby spółka teraz generowała straty, bo uważam, że to jest strata wydawać własne środki na uporządkowanie tych odpadów. I jeszcze nie wiadomo, czy, tak jak pani powiedziała, czy przed zimą mi się to uda w ogóle uprzątnąć. My zawsze dowiadujemy się, pani burmistrz, o wszystkim na samym końcu. Ktoś musiał wyrazić zgodę taką. Nie wiem, czy to prezes, czy za przyzwoleniem urzędu. Przecież tam są normalnie hałdy tego. Chałdy gałęzi, chałdy liści. No to jest w ogóle, no, nie wyobrażam sobie, żeby teraz urząd zostawił spółkę teraz z tymi obciążeniami sam. Bo za rok się okaże, że znowu będzie strata, tylko większa, tak? Przecież trzeba to wszystko zapłacić. Dziękuję bardzo. Proszę pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, cytując właśnie pana przewodniczącego, że urząd zobowiązany jest i ma taką możliwość, ma taką możliwość stosowania działań postępowania administracyjnego. Kilka razy na tej sali interpelowałam, że takie składowanie odpadów również jest w innych miejscach miasta. Między innymi, o tym też pani prezes wie, były teren na ulicy Cegielnianej po byłej cegielni. Nie tylko na terenach tych miejskich, które są w obszarze nadzorowym miasta, ale również na terenach prywatnych. Więc też informuję tutaj Wysoką Radę, że ten problem to nie tylko właśnie teren za cmentarzem na ulicy Leśnicy, ale również na ulicy Cegielniany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Rada Prezes. Przewodniczący, panie burmistrzu, goście. Ja mam pytanie do pani prezes. Urząd Miejski między Mysłukiem a Urzędem Miasta jest zawarte porozumienie odnośnie pracowników, którzy wykonują prace porządkowe na terenie miasta. Oprócz tego miasto ma zawarte z Mysłukiem też umowy, prawda, na sprzątanie.
Chodzi mi o to, Pani Prezes, ilu pracowników jest zatrudnionych w Urzędzie Miasta wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, ilu pracowników jest przeznaczonych do wykonywania tych umów jakich. Chodzi mi o to, czy pracownicy, którzy są przekazani z Urzędu Miasta na podstawie jakiegoś tam porozumienia, czy do nich jest prowadzony jakiś dziennik pracy wykonywanych danego dnia, chodzi o to, czy jest pokazane, gdzie oni danego dnia przebywają i czy te informacje wpływają tutaj do Urzędu Miasta. Proszę mi najpierw. Szanowni Państwo, Główna planuje pracę 20 osób zatrudnionych przez urząd. Codziennie rano jest przekazywana informacja o oddelegowaniu tych osób w dane rejony miasta ze wskazaniem ulicy i godzin pracy, bo część tych pracowników jest zatrudniona na pół etatu. Także ta ewidencja jest pisemna informacja przesyłana jest drogą mailową. Także taka ewidencja jest prowadzona codziennie, przygotowywana przez pracowników GUS-u i przesyłana do Urzędu Miejskiego i Wydziału Zieleni. Czy umowy, które są umowy zawarte z Urzędem Miasta, czy tam jest wyszczególnione, które prace mają pracownicy wykonywane w tych umowach? Pracownicy zatrudnieni przez Urząd Miasta są po delegowaniu tylko i wyłącznie do czas do omiatania, tak zwanych, do omiatania chodników. Tylko, a inne umowy, które jest zawarte, czy wykonują pracę? Inne prace nie wykonują na rzecz, nie wiem, duchu, czy jest, tylko mówimy o omiataniu chodników. Czyszczenie chodników? Znaczy omiatanie, kluty, czyszczenie chodników. Czy można by to skonsultować z prawem w Urzędzie Miasta w ogóle, jeżeli chodzi o siebie, w tych pracach jest taka możliwość? Mogę Pani powtórzyć jeszcze raz. To znaczy chodzi mi o to, że jak Państwo wysyłacie drogą mailową czy coś codziennie, czyli tak, jest możliwość dotarcia do tego, gdzie danego dnia pracownicy z Urzędu Miasta wykonywali pracę i w ogóle oczywiście, monitorujemy te prace na bieżąco, także sprawdzamy jakość wykonanej pracy, koordynujemy, jeśli jest taka potrzeba, tak, i w ciągu dnia trzeba wykonać jakiś zmian, to oczywiście to robimy. Pani Prezes, ja nie bez powodu zadaję to pytanie, ponieważ jeżeli nie ma szczegółowej analizy i opisu, gdzie dane prace są wykonywane, czyli można sądzić, że możecie się posiłkować osobami, które wykonują te prace, które są na umowę z Urzędem Miasta. Dlatego byśmy prosili po prostu taką ewidencję, chociaż do tego drogi. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Kowalski. Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Pan Prezes, Szanowni Państwo. Sprawozdanie na rok obrotowy 2016 było omawiane na Komisji Budżetu i Finansów bardzo szczegółowo. Takim smutnym jest faktem, że od początku naszej kadencji sprawozdanie finansowe za rok ubiegły przedstawia już inny prezes niż wykonywał tą działalność w roku obrotowym, który omawiamy. No, a teraz tak się dzieje, że w spółce Zurno już jest czwarty prezes i pani prezes po prostu odpowiada za działalność poprzednika, tak? Poprzednika, który po prostu w sławny sposób został odwołany ze swojej funkcji po wizycie odpowiednich służb w naszym mieście. Szanowni Państwo, wczytując się w sprawozdanie finansowe i sprawozdanie działalności, można było wyczytać, że między innymi spółka miała problemy właśnie z inwentaryzacją bojowników, o czym Pani Prezes powiedziała. Widzimy, że już Pani Prezes działa w tym temacie, bo to jest jednak majątek spółki, majątek miasta, tym bardziej, że też miasto dokłada do spółki tak wnioski w formie aportu i to było nieraz czynione. Ale najważniejszym faktem, który udało się wyczytać w sprawozdaniu o co jest teraz można powiedzieć tak głośno w całym kraju, to właśnie jest ten zakup śmieciarki, bo pamiętacie, Szanowni Państwo, że Rada Miasta przekazała aportem 300 tysięcy
jak ówczesny pan prezes spółki ZUS powiedział, na zakup nowego samochodu. Takie wielkie zdziwienie było, że się okazało, że to nie był nowy samochód, ani jeden, ani drugi, który też był leasingowany, bo jeden jest wyleasingowany, drugi jest wydzierżawiony. Wiemy, że to są dwie inne formy, można powiedzieć, korzystania z tego auta. I pani prezes, która jest obecnie, można powiedzieć, że w tym inwentarzu po poprzedniku dostała nie lada wyzwanie, bo albo znajdzie 400 tysięcy na koniec tego roku, albo będziemy musieli oddać śmieciarkę. Tak pani prezes dobrze mówię, dobrze rozumuję. Do tego właśnie wszystko zmierza, bo tak została zawarta umowa między ówczesnym panem prezesem, na pewno za wiedzą naszego pana burmistrza. Umowa wydzierżawienia, a potem miasto przekazało 300 tysięcy. Tak jak umówiony miał być do zakup samochodu, czyli to miała być wpłata pierwszej transzy, te 300 tysięcy, reszta miała być wyleasingowana. Okazało się, że samochód został wydzierżawiony. 300 tysięcy podzielono niecałe oczywiście na 12 lat. Te 12 lat zostało spłaconych jako dzierżawa, czy jeszcze jest ta dzierżawa płacona i była tak zwana kaucja zwrotna. Oczywiście wiadomo, że ją spółka, ta firma z Wrocławia ją zwróci, jeżeli spółka ZUS spełni określone wymagania. Wiadomo, że przy takich kaucjach może być różnie, bo może być śmieciarka porysowana, może być coś uszkodzone, wtedy kaucja nie ulegnie zwrotowi. Szanowni Państwo, pani prezes naprawdę staje pod wielkim dylematem, łącznie z mieszkańcami i nami radnymi. Co w tej sytuacji pani burmistrz zrobi, bo na tej sali za plecami pana Janiaka, wtedy stał pan prezesowi, obiecywał nam, że to będzie nowa śmieciarka. To było jeszcze na takiej zasadzie, że przetarg, znaczy śmieciarka już jeździła po mieście, a jeszcze pieniędzy nie było, tak? Już przetarg praktycznie był rozstrzygnięty. Tak to wszystko było dopychane, można powiedzieć, jak pan przewodniczący lubi mówić, kolanem, tak na ostatnią chwilę, bo też już byliśmy szantażowani, wywierana była presja emocjonalna, że my nie chcemy rozwoju firmy, rozwoju spółki, że wtedy, jeżeli Rada nie da pieniążków, to będzie po spółce. Rada dała pieniążki, tak jak pan burmistrz prosił. Można powiedzieć, bo pan przewodniczący mówił, no przez Radę są te wszystkie problemy, tak, bo panowie nie potrafili dogadać tematu, tak jak powinno być wszystko transparentnie, bo jak ja teraz piszę słowo transparentne, czy przejrzyste, to powiem tak, źle mi się to kojarzy, tak? Bo ta transparentność i przejrzystość już wiemy, na czym wygląda. I teraz jest problem, bo zostaliśmy po raz kolejny, szanowni Państwo, oszukani. Miał być wyleasingowany nowy samochód, był używany, tak? Jeden samochód jest z 2013 roku, drugi z 2015 roku. I teraz zasadnicze pytanie, jak my na Radzie Miasta mamy podejmować decyzję, skoro z perspektywy pani burmistrz za tego stołu jesteśmy permanentnie oszukiwani. Albo coś jest niedopowiedziane, albo coś jest ukrywane, albo coś chyba z tym wyjdzie. Tak samo jak na przykład z tym zbiornikiem na paliwo. Szanowni Państwo, kto to widział, żeby w garażu muzyku był prywatny CPN dla spółki? To jest XXI wiek. Pan prezes Sobczak wie, jak to się robi, bo poszła fetal na dostawę paliwa. Samochody się tankują na CPN, na stacjach benzynowych. To wszystko można ładnie, bezpiecznie rozwiązać. Pan Sobiś wymyślił sobie zbiornik 5000 litrów, który był w garażu schowany. Gdyby doszło do tragedii, pytanie, czy paliwo było mierzone, czy spółka nie poniosła z tego tytułu jakiś strach. Wiadomo, że tam mogła dochodzić do cudu, tak? Dobrze, że się nic nie stało. I czytając, dobrze właśnie, że jeszcze jest ochota sporządna tak blisko po sąsiedztwie, wtedy daleko by nie musieli jechać do zdarzenia, bo są praktycznie z boku. Ale do czego zmierzam, szanowni Państwo? To, co się teraz dzieje w spółce, można powiedzieć, że wychodzi na proste. Tak? Jest pani prezes, kobieca ręka, widać zmiany, ale co jeszcze powiem? Muszę wejść słowo, panie radny, kobiety naprawdę mają wiele talentów, nie tylko nadają się do pytania. Przepraszam, bo na komisji też zostało to podniesione, że widać tam kobiecą rękę. Przepraszam, nie miałam się do tego odnieść. Przepraszam. I co jeszcze, szanowni Państwo, jest najważniejsze. Spółka ZUS za 16 rok wypracowała zysk. Ten zysk jest w kwocie 100 tysięcy.
ale ten zysk, mówiąc krótko, został przejedzony. Z tego powodu, że porównując wynagrodzenia zarządu i rad nadzorczych rok 2014 a rok 2017, jak to mówił pan burmistrz, takie apanaże po prostu są 100% wyższe niż były za poprzednika, tak? Miało być taniej, miało być lepiej, jest drożej i jest gorzej. Jeżeli spółka, która ma problemy, pan burmistrz podnosił wiedzy w radach nadzorczych prawie o 200% dla przewodniczącego, który miał w pewnym czasie 2700 za spotkanie za miesiąc, a na przykład rad nadzorczych w ciągu roku najemne to było 6 albo 7, to szanowni państwo, wiedząc, że spółka miała problemy, nie trzeba było tych wied do rad nadzorczych podnosić, tylko utrzymać na obecnym poziomie. Spółka by miała zysk. Ten zysk można byłoby zainwestować w nowy tabor, czy w nowy sprzęt, który jest potrzebny. A tak praktycznie diety członków rad nadzorczych trafiły do kieszeni i co najważniejsze, szanowni państwo, one wyjechały z koła. Zostały wydane w innych miastach. W Turku, w Kaliszu, w Jarocinie, w Gnieźnie. Nasi mieszkańcy nic z tego po prostu nie mają. Pieniążki zarobione w kole są wydawane gdzie indziej. Czyli nie ma sytuacji odwrotnej, że te pieniążki wracają do budżetu miasta, gdzie praktycznie my z tych pieniążków zrobimy chodniki, ulice, place zabaw, między innymi byśmy mówili w Koterbie, bo byłyby podatki. Ale widać, że wizja włodarza była inna i na tym zakończę. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko się odniosę do słów pana przewodniczącego i dopowiem, że ten zysk, o którym pan przewodniczący mówił, o którym państwo no, widzieliśmy wszyscy w informacji w wysokości 100 tysięcy złotych, tak? No, śmiem twierdzić, że leży za cmentarzem na ulicy Leśnej. Zysk oczywiście w cudzysłowie, tak? Leży tam. Ten zysk jeździ po mieście kole w postaci samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i dowozu odpadów z terenu miasta Koła. Ten zysk jest w garażu w postaci tego zbiornika na paliwo. Za chwilę przyjdzie nam uregulować to wszystko i z zysku pojawi się, no myślę, że duża strata, choć mam nadzieję, że pani prezes robi wszystko, żeby tak nie było. Ja tylko chciałem jeszcze już informację tą, o której mówił pan przewodniczący, zamknąć i poprosić tylko o odpowiedź panią prezes. Przetarg ten, który był ogłoszony na wynajem dzierżawę samochodu ciężarowego do odbioru i wywozu śmieci, finalnie zakończył się tym, że mamy samochód z roku 13. Ja chciałbym, żeby to wszyscy państwo usłyszeli, bo my tą informację usłyszeliśmy na komisji, ale... 13-15. Nie, to był jeden samochód, jeden przetarg na jeden samochód, to słaby w kraju przetarg. 13-15. Czteroletni pojazd. Drodzy państwo, pamiętacie zapewnienia pana prezesa, o jaki samochód walczymy? Wszyscy się tutaj zgodziliśmy, no bo chcemy ratować spółkę. Dokumentów nie było. No nie było, a samochód. Więc widzimy, jak to się, panie burmistrz, widzimy, jak odbywa się to w mieście, jak wyglądają przetargi, jak wyglądają obietnice, jak wyglądają zapewnienia. Jak wygląda przede wszystkim realizacja, jak jest efekt tego? A kończy się w sposób fatalny. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Ja do pani prezes. Z wyników i z analizy przedstawionego sprawozdania wynika, że rok ubiegły zamknięto stratą niewielką, bo 605. Można powiedzieć, że to jest zerowo. W poprzednich latach było gorzej. Wracając do bieżącego roku, w dyskusji żeśmy stwierdzili, że również i z analizy to wynika, że spore straty spółka ponosi na zlecenia, które otrzymuje z miasta. Tak, na zieleni jest minus 11 tysięcy, wywóz nieczystości 13 tysięcy, czyli już te dwie pozycje spowodują te duże straty. Chciałbym wiedzieć, jak realizowane są teraz zlecenia, bo również była informacja, że miasto nie dało w odpowiednim czasie zleceń spółce, która no, realizuje pewien zakres prac.
czy spółka otrzymała te zlecenia i jak są regulowane należności za wykonane prace. Bo również żeśmy analizowali, te prace nie zawsze były w czasie zapłacone przez miasto. Jak to wygląda obecnie? Czy poprawiła się sytuacja, czy dalej to kleje? No bo jeśli tak, to jest bardzo niedobra sytuacja. Szanowni Państwo, no jeszcze jesteśmy umówieni z panią burmistrz na spotkanie w sprawach organizacyjnych i między innymi w tym temacie będziemy rozmawiać, także odniosę się do tego, co do Państwa z informacją o rozwiązaniu tego typu. Tak jak powiem. A czy ma Pani przypadki, kiedy według kalkulacji wychodzi określona kwota i Państwo macie wtedy zapłaconą niższą kwotę, czy jest to w sposób no, jakiś uzgodniony, czy umowy, czy powiedzmy, no, zostajecie przymuszeni do obniżenia kwoty, czy coś podobnego? Szanowni Państwo, oczywiście rozmawiamy, negocjujemy, ale pozwólcie Państwo, że wrócę, odniosę się do tego tematu po uzgodnieniach jeszcze z właścicielem. Czyli podejrzewam, dalej te problemy występują. Dobrze, dziękuję bardzo, ale chciałbym jeszcze prosić Panią Prezes, żeby na bieżąco opróżniano pojemniki, bo są okresy, kiedy te pojemniki są przepełnione, to jest na osiedlu Rolnickiego, Kolejowej, no tej wielorodzinnej zabudowie szczególnie. I jeszcze jedna sprawa mnie interesuje. Chciałbym parę zdań może by Pani powiedziała, jak wygląda sytuacja z realizacją tego wielkiego zadania inwestycyjnego PSZOK? Na jakim etapie? To już Pani Przewodnicząca Pani pytała. To ja myślę, że tak w tym miejscu kończymy informacje o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2016 rok, a wrócimy do tematu w punkcie wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa jeszcze do informacji za 2016 rok? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący, Pan Burmistrz. Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na swoim posiedzeniu również analizowała materiały przedstawione przez Panią Prezes. Za rok 2016 jak najbardziej budzi niepokój ta sprawa z tą śmieciarką, tym bardziej, że nasza komisja wnioskowała, by w budżecie przekazać taką kwotę. Jest to sytuacja naganna, niedopuszczalna. Jeżeli chodzi o zmianę prezesów, to również to, co już wspomniał Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Pan Sobolewski. Za każdym razem spotykamy się co roku z innym prezesem, który nie odpowiada za działalności, za działania, które podejmowała inna osoba, to jest rzecz jasna. Tutaj widzimy duży potencjał przy zmianie teraz prezesa na Panią Maj. Byliśmy dwa lata temu na komisji wyjazdowej. W tej chwili podczas komisji też obiecaliśmy sobie, że w przyszłym roku zrobimy komisję wyjazdową właśnie ponownie do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. W tym roku mamy akurat zaplanowaną komisję w KPPS-ie, więc dlatego Pani będzie w przyszłym roku. I mamy nadzieję, że działania, które Pani Maj podejmuje, nowa prezes, będą zmierzały w dobrym kierunku. Niestety na pograniczu tego roku będziemy mieli naprawdę duży problem, ponieważ nie będzie spółka miała czym obsługiwać miasta, jeżeli nie znajdą się na to pieniążki, by ten rynek albo przedłużyć, albo kupić nowe urządzenia i to jest na to. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt wobec tego i bardzo proszę jeszcze Pani Prezes. Szanowni Państwo, ja korzystając z okazji chciałabym poprosić Panią Burmistrz, mam tak, tutaj już zostały podjęte, właściwie była mowa o kadrach, o ludziach, którzy wykonują trudne zadanie. Pani Burmistrz, chciałam prosić, żeby uczestniczyła Pani w pożegnaniu naszego wieloletniego pracownika, który z dniem 31 października kończy współpracę z ZUS, przechodzi na emeryturę. Ten pan przepracował łącznie po prawie 39 lat, taki ma staż, w tym ZUS-u wcześniej w zakładzie budżetowym 22 lata, w tej chwili w spółce. Także Pani Burmistrz, proszę mi wybaczyć, że pytam, ale mam nadzieję, że... Dziękuję za zaproszenie, czyli zaszczycona na pewno.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam ten punkt i pragnę poinformować, że informacja o wynikach ekonomicznych finansowych za 2016 Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka Zdrowkole została przyjęta przez aklamację. Dziękuję jeszcze raz Pani Prezes.